vision. Witam Was serdecznie, z tej strony Hardena, to jest kolejny odcinek serii Żółta Koperta. Tak, w dzisiejszym Żółta Koperta, nie udało mi się nic nagrać. Więcej czasu poświęcam streamom niż w tym momencie kanałowi na YouTubie. Ale okej, miejmy nadzieję, że to się zmieni. W dzisiejszym wysyp Żółtych Kopert. Tak, troszkę tych kopert było, część otwierałem na streamach, a resztę otwierałem poza streamami. A część została po prostu, tak wam pokażę tutaj w tym momencie. Dobra, kopert jest bodajże 4 albo 5. Lećmy od początku. Pierwsza koperta. Otwieramy. Zobaczmy, co tam Chińczyk przysłał. Jak na razie zakupy z Chin są dostępne. Dalej, jeszcze ta ustawa nie weszła. Dziwna, śmieszna. Okej, to jest prawdopodobnie tranzystor. Tranzystor, chyba jakiś MOSFET. IRF540N. Tak mi coś się chyba kojarzy, że zamawiałem jakieś tranzystory. Ok, czyli to jest pierwsza koperta. Śmieci wrzucamy do tyłu. Druga koperta, taka dość ciężka. Powiem wam, że te koperty już naprawdę sporo czasu czekały na otwarcie ich. I teraz tak, tutaj mamy, to jest, a tu są, słuchajcie, tutaj są przewody. Przewody, co to jest, co tutaj robi? Wody? Wszystko. Ty, chyba się Chińczyk coś pomylił. I coś nam dorzucił do koperty. No raczej tego nie powinno być tutaj. Jest to mikro USB, taki adapter. Nie wiem, czy tego coś posiadałem w swojej... Nie, na pewno nie zamawiałem tego. No nie wiem, niespodzianka. Dobra, mamy tutaj chyba 20 przewodów. Złącze typu JST, takie dość popularne, jeśli chodzi o drony 250, w ogóle do zasilania w robota też takich złączy używam. Ostatnio bardzo często ich używam, temu musiałem sobie ich dokupić, 20 sztuk. Chyba 20, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak, no raczej 20. 3, 3, tak, 20, ok. To jest druga rzecz, ale szokowałem się czymś takim. Dobra, kolejna żółta koperta, znaczy Chińczyk od tyłu ją zaadresował, naklejając coś takiego dziwnego. Ok, a w środku... a w środku laser. Taki modulik z laserem. Ej, swój spaliłem, dzięki temu jest też jeden projekt. Na przykład do sklepu ABCRC nie został wypuszczony. Okej, będą się ten projekt niedługo ruszyć i wysłać film na ten. Tamto i na kanał. To co na pewno już doszedł. Niedługo będę nagrywał. Dam wam informacje na Facebooku, żeby się zacząć ten filmik sobie u nich właśnie na ich kanale. A pewnie też jakiś tam remake tego filmu będzie też u mnie. Dobra, ta koperta doszła do mnie dzisiaj. Jest mega ciężka. Domyślam się, co jest w środku. Myślę, że w środku są po prostu płytki uniwersalne. Powiem wam, że też tak się weźmie i poczuję tą kopertę, to czuć to. Czuć te płytki. Chyba tak. Tak. Zobaczcie. Tu mamy 2 razy po 10. Nie będę ich rozpakowywał. Albo w sumie, dobra. Ale te płytki naprawdę śmierdzą. O Jezus, to jest taka trecz. Już śmierdzie, wczuć się to płytki te chińskie. No, o Jezus, jak one walą, czym oni je maczają?
Ci Chińczycy to ja nie wiem. A dobra, rozpakuję je do końca. Czym jak to mi wyszło, to miedziowanie tych płytek. O, Jezu, pierwszy raz taki odcień tych płytek mam. No, płytki uniwersalne. Prawdopodobnie 20 sztuk. Albo 40, cholera wie. Nie wiem, tego się kupuje bardzo dużo, więc... Znaczy, nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra, płytki są. No i ostatnia, największa koperta do otwarcia. Zobaczmy, co w środku jest. Myślę, że czy domyślam się. Prawdopodobnie są tam sterowniki do silników. Więcej nic nie ma. Zobaczcie, to takie duże sterowniki do silników, takie moduły sterowników. O, zgadza się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. Pięć sztuk tych takich bardzo dla mnie przynajmniej popularnych. O, nawet twardy jest, mogę wyciągnąć sterownik jeden. O, pięć sztuk tych takich sterowników do silników opartych na L298N. Tak. Silniki na do 30 chyba bodajże, do 30 do 35 V z możliwością zasilania dodatkowego Arduino. Dwa silniki PWM. Bardzo fajne sterowniki. Często ich używam i postanowiłem po prostu zakupić kilka sztuk, aby mieć zapas. Słuchajcie, no to tyle. Tyle jest tego, jak widzicie na stole. I tyle w dzisiejszym odcinku. To jest właśnie śmieszne. Skąd to się znalazło? Jak to wpadło do kuperty? Zachęcam Was do dania łapki w górę, polecenia kanału swoim znajomym. Ja się z Wami żegnam, życząc miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Muszę to szybko zapakować, bo zaraz pachnieć w całym moim pokoju tą chińską płytką. Trzymajcie się. Hej.